No, dzień dobry Państwu. Jesteśmy we wsi Zwierzyniec Nowy i tutaj mamy trochę zwierza. O, właśnie tu są kury. O, kurki są. Cip, 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 cip. A tu mamy świnki dwie. O, jedna się tam położyła, druga sobie chodzi. Świnie, świnku. Świnaczki, no kogut pieje. Pieją kury, pieją kury. No bo to już rano jest, chyba 10 czy 9, nie wiem, która to godzina. Właśnie przyjechałem na wieś. Nie ma to jak na wsi. Tutaj ten kogut. O, kukuryku. No dawaj kukuryku, piej. Kukuryku. O, jak dobrze pieje. Kury, 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 kury. Tutaj się wywozi te guano. Tutaj taczką. No i tak to wygląda. Pola są, pola szerokie. Generalnie, proszę Państwa, tu na wsi to jest ładnie. Ja bym chciał na wsi się wyprowadzić. Czego piejesz? Czego? Tutaj mamy lampę, tu im ciepło, żeby było. To muszą mieć, bo tu się jaja. Jaja tam w skrzynkach chyba się układa. Układają. O, tak to jest. A pan tam już taczką jeździ. O, proszę pana, ja zaraz go sfilmuję, jak taczką jeździ. Niech żona widzi, co on gnój wywoził. Gnój woził? Panie, co pan tam wjeździesz? Co pan przemycasz? Czekaj, dawaj go. Zaraz go. Proszę pana, tutaj... Będzie orka ładowała pożarnika. No, ale takie małe? Takie duże? O, to miałeś pociąć nadmniejsze. Panie, co pan tu wozisz, panie, tą taczką? No, mów pan szybko. Siekierę, masz pan siekiera? A co ci mówiłem? No nie wiem, no takie, no on ci potnie to jeszcze, jak chcesz, to ci przetnie, no. Przetniesz jeszcze na pół? A nie możesz na pół przeciąć? Tam lekko idzie, to olcha. A co to jest? Osa? Olcha. Olcha. No ale takie wielkie, jakby było pocięte, to by więcej weszło do bagażnika. Wejdzie. Układa świetnie. Jeszcze? Jeszcze możesz ładować. Jeszcze ładuję. Ale czego ja tutaj robię miejsca, więc... Dachu nie będziesz zamykał? Dachu nie będę otwierał raczej. Z otwartym wiesz, jechał tym... Nie, tak, nie da rady. Tak, to nie da rady. A tatki nie masz tam? Nie. Nie masz tatki tu? No ale tu się nie otworzy tak, tam do tyłu. No. No niestety, proszę Państwa, to tutaj telewizja nawet mają satelitarną. Proszę Państwa, tak to wygląda tutaj na wsi. W tym zwierzęcu. No, samochody tu mają... No bogaci są ci rolnicy polscy. Niektórzy mają dobre samochody i takie ciężarówki psa i psia. Tu jest garaż. A tu fajna stara chaziajstwo to było przebudowane, bo tutaj jest ten chlewik i ten. I tutaj były kiedyś krowy były dojone. A teraz jest jak jest, jak widać, no. Elbitzat. Tak to jest, proszę Państwa, no. Jak widać, no. Musimy teraz tu sprawdzić teraz ten. Bo my to będziemy drzewo wozić. A tam rośnie kukurydza. Kukurydzu. O, dobra. No tak to jest. Także Zwierzyniecka, to jak to tu się nazywa, ta wioska. Proszę Państwa, no jak to na wsi, zawsze lepiej żyć na wsi jak w tym mieście, nie? No, bo to na wsi, jak wiecie, zawsze jest inaczej. Drzewo, do lasu się nie wozi drzewo. No tutaj samochód tutaj jest, o, tu się walizki kładzie, ale nie wolno tak za bardzo kłaść, bo się nie zamknie. Dobra, to bierzemy, odsuniemy. No proszę Państwa. Tak to leciało. Jedzie już ten, jedzie tam. Ten zawodnik z taczką, to nie wejdzie wszystko. Tyle to ci nie wejdzie. Trzeba było pociąć na węższe te, bo to zobacz, ja nie mogę do końca kłaść, bo tutaj jest ten koniec, widzisz, i tu się nie zamknie. Podróżnik trzeba zamknąć. No to niech potnie teraz może pociąć, no przecież może ci przeciąć. Zaraz mu powiemy, no niech przetnie na takie, o, na pół chociaż. Damy radę.
Przecież nie wejdzie mi do bagażnika, nie da rady inaczej. Będziemy musieli to ciąć. Pozdrawiamy ze wsi. Nie ma to jak na wsi. Panie, jak ta wieś się nazywa? Zwierzyńskie pole. Pole, ale zwierzyna jest? A co to pan tam, kabaczki ma? No kabaczki. No dobra. Dobra, panie, trzeba to pociąć, bo my to nie wejdziemy do tego samochodu. Niestety to trzeba pociąć na takie tam rozczapy. Bo to nie wejdzie, bo zobacz, tu jest taki ten i to się nie zamknie. Musi dotykać do tego. Trzeba coś pociąć. Masz piłę? To mówię, że masz piłę. Będziemy rżnąć. No ma dupy, no co? Mówi się i ma. Co ty myślałeś, że co? No krótka piłka. Ja mówiłem, że ma pociąć, nie? A on mówi, że przyjedziesz, to potniem. No to potniem.